Tor wyścigowy Rosji. Uważajcie, żołędzie! Nadjeżdżam! Proszę, proszę, proszę! Daj mi poprowadzić skuter podczas wyścigu! To chyba nie jest najlepszy pomysł, wiesz? Ale przecież już wcześniej prowadziłem go sam! Prawda, dębiaku? Tak, ale to nie był wyścig. Rosji ma rację. Wszyscy będą jechać bardzo szybko. To może być niebezpieczne. Przepraszam. O! Ha! Cześć wszystkim. Jesteście gotowi? Tak! Ja już nie mogę się doczekać. Rosji nie pozwala mi jechać skuterem, więc nie będę się ścigał. Możesz się ścigać. Pożyczę ci moją deskorolkę. Serio? Właź do środka, zaraz ci ją dam. A po drodze trochę potrenuję. Uważajcie! Idealnie, pora poćwiczyć. W drogę! Nie chcę zapalić. Co jest nie tak? Zapomniałem o kluczykach. Bez nich nie ruszy. O, nie mam szans wygrać z Filipem i jego piorunem Szos. Nie poddawaj się. Pamiętaj, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. A, dziękuję. Łaha! Patrzcie na mnie! O-o! A to są tylko ćwiczenia! Co będzie na prawdziwym wyścigu? Zejdźcie z drogi! Nadjeżdżam! Uwaga! Musimy coś zrobić, zanim dojdzie do wypadku. Postawmy znaki drogowe i kogoś, kto kierowałby ruchem. Mnie! Ja mogę kierować ruchem. Patrzcie. To świetnie. Chodźcie ze mną. Zrobimy znaki i ustawimy je na torze wyścigowym, żeby było bezpiecznie. Dobrze. Zaraz zobaczymy, jak szybko się jeździ na deskorolce. Droga wolna? Tak. Na razie jest miło. Uwaga, nie za szybko. O, uważać na drogę. O, tylko ostrożnie. Dobrze ci idzie, Kiczku. Dzięki. Fajna zabawa. Ale i tak chciałbym, żeby Rosji pozwoliła mi jechać skuterem. Stop! Czerwone oznacza stop. Ale nic nie jedzie. Ostrożność to podstawa. Nie chcemy wypadków. Jestem ptakiem drogowym, więc musisz robić to, co mówię. Dzięki, Dzióbku. Jedź, masz zielone! W końcu! Bip, bip, bip! Jedź! Stać! Dzięki. Najpierw Dzióbek, a teraz ten znak! Stop! Jedź! Zwolnij! Jedź tam! To jedź, to znaczy... Kręć!
znaczy... O nie! Z tymi wszystkimi znakami jest jeszcze bardziej niebezpiecznie. Stosek? Skręcik? Skoczę! Chyba nikt. Przepraszam was. To moja wina. Ciągle mówiłam wszystkim, żeby uważali, a potem sama spowodowałam wypadek. Nie obwiniaj się. Bardzo chciałaś, żeby było bezpiecznie. Może trochę za bardzo. Chyba masz rację, Kicku. Musimy pozbyć się tych znaków. O, ale co z moją pracą? Szło mi wyśmienicie, prawda? Bardzo się starałeś, Dzióbku, ale może wymyślimy coś innego? Wiecie, nauczyłem się kilku rzeczy, kiedy jeździłem na deskorolce. Pokazać je wam? No pewnie, pokaż. Tak! Stójcie, wszyscy! Co się stało? Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu i patrzymy, czy nic nie jedzie. Na wszelki wypadek. Dobry pomysł. Chyba jest bezpiecznie. Czy możemy już przejść? Tak. O, uważaj, Olu, dziura przed tobą. O, dziękuję. Mało brakowało. Brawo, Kicku. Chyba wszyscy musimy trochę bardziej uważać. Zwolnijcie, żołędzie! Musicie jechać ostrożnie, kiedy ktoś chce przejść. O, czyli nie mogę już szybko jeździć? Możesz, tylko musisz być ostrożniejszy. Poza tym, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. Jak to? Zofia mi coś takiego powiedziała. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, czy możemy zacząć? Wyścig! Jak myślisz, Kicku? Tak! Pora na wyścig! Dlaczego zeszłaś? Zaraz zacznie się wyścig! Wiem, Kicku, ale to ty powinieneś pojechać skuterem. Ja? Serio? Tak! Znasz się na bezpiecznej jeździe. Myślę, że sobie poradzisz. Super! Dziękuję! Ale wtedy ty nie będziesz się ścigać. Nie opuściłabym wyścigu. Jeżeli pożyczysz mi ochraniacze, pojadę na deskorolce Filipa. Ekstra! Słuchajcie, najszybsze z was wjedzie do labiryntu i wywiesi flagę na maszcie. Hurra! Jesteś gotowy? Na miejsca! Gotowi! Start! Ups, Dzióbek musi stać na poboczu. Tak jest bezpieczny. Dalej, Rosie! Dalej, Kicku! Szybciej, Bruno! Się tylko wydaje. Brawo, Kicku! Zofia miała rację. Nie musiałem być najszybszy, żeby wygrać. Musiałem tylko bezpiecznie prowadzić. Hurra! Wiesz co? Znalazłem miejsce dla naszych znaków. Patrz! O! Herbatka! Tak! Stop! Zostaw trochę dla mnie. Oj, Kicku.
najwolniejszy wyścig ze wszystkich. Kto pierwszy przy rundzie, Rosie? Muszę wygrać! Muszę wygrać! Biedny kicek. Zawsze przegrywa. A może tym razem? A wygrywam? Wygrałem! Wygrałem! Jestem najszybszy! Brawo, kicku! Właśnie wygrałem z Rosie! Wygrałeś? No, w sumie... Jestem najszybszy! Jestem najszybszy! Ha! Nie szybszy ode mnie! Filip jest szybszy niż... strzała! Ale kicek wygrał z Rosie! Wygram z tobą, kiedy tylko chcesz! Chcesz się założyć? Może jesteście tak samo szybcy? Jeden z nas jest najszybszy z najszybszych! Dobrze, kicku, ścigamy się do lasu! O nie! Dałam kickowi wygrać, ale z Filipem nie wygra! Chwila! Jeśli chcecie zdecydować, kto jest najszybszy, to musicie zrobić prawdziwy wyścig! Z linią startu! I sędzią! I... nagrodą dla zwycięzcy! Mi pasuje! Mi też! O nie! Wygram każdy wyścig na świecie! Obudźcie mnie, jak się zacznie! Jeśli wygrałem z tobą, Rosie, wygram z każdym, prawda? Jeśli naprawdę chcesz wygrać ten wyścig, potrzebujesz mojej pomocy. Więc oni chcą taki duży wyścig. Musi być wielki. A może wyścig okrężny wokół całego ogrodu? Wow, to strasznie daleko. A jako nagroda koszyk jagódek. Bruno ma tyle, że ich wszystkich nie zje. Pączki! Musisz dojść do formy, kicku. Skacz, raz, dwa, trzy. Tor jest gotowy. Chodźcie zobaczyć. Będzie cały kosz jagódek dla zwycięzcy. Jagódki? Teraz muszę wygrać, Rosie. Pamiętaj, mocno się odbijaj. Po co to całe skakanie? Rosie mnie trenuje, żebym na pewno wygrał z Filipem. Powinieneś się przygotowywać. Hej, to moje. Rosie trenuje kicka, a tam jest pełen koszyk jagódek dla zwycięzcy. Potrzebujesz mnie jako trenera. Ja już jestem najszybszy. Nie muszę trenować. Na pewno wygram z kickiem w tym wyścigu. Lepiej zobacz, Tor. Jest wielki. Zaczniecie tu. Przez labirynt. Przez las. Przez plac zabaw. Wokół huśtawek. Przez ogród Rosie i z powrotem tu na linię mety. Wyścig zaczyna się o 3:00. Macie mnóstwo czasu, żeby się przygotować. Pomocy! Dasz radę, kicku. Wysoko nogi. Pamiętasz? Nie martw się. Z moją pomocą Filip wygra bez problemu. Jeszcze zobaczymy. Prawda, kicek? Oto jagódki, o które prosiłeś. Mniam! Wyśmienicie. Filip gotowy? Kicek gotowy? Na miejsca! Do startu! Start! Szybciej, kicku! Szybciej, Filip!
Dawaj, kicek! Wygra kicek! Nie. Filip jest ten najlepszy. I to ja go wyćwiczyłem. Wbiegli do labiryntu. Nie złapisz mnie! Widzicie coś? Kicek! Tak! Wiedziałam! O, nie mogę na to patrzeć! Dawaj, kicek! Myśl o jagódkach! Jestem najszybszy! Filip wygrywa! Ura! Pilnuję jagódek, Bruno! Są już prawie nasze! Nie bądź tego taki pewien! Kicek będzie taki rozczarowany, jak przegra! Ten trening mnie wykończył! Muszę odpocząć! Mam dużą przewagę! Chwilkę odpocznę. Jagódki! Jagódki! Nogi wysoko, kicek! Nogi wysoko! Muszę wygrać! Muszę go dogonić! Filip? Śpi? O, może też się na chwilkę zatrzymam. Wygram, jeśli wstanę, zanim on się obudzi. Powinni już tu wrócić. Widać ich? Nie. Chyba im się nic nie stało. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Naprawdę nieważne, kto wygrywa. Ważne, żeby im się nic nie stało. Może powinniśmy ich poszukać? Kicek! Filip! Nie tu. No nie wierzę! Znalazłeś ich? Wstawać! Musicie skończyć wyścig! Są zmęczeni. Chodźcie, mam lepszy pomysł. Czy ja wygrałem, Rosie? Cóż, przepchnęliśmy was przez metę w tym samym czasie, więc chyba jest remis. To może wspólnie zjemy jagódki? O tak, zgłodniałem. Nie szkodzi, że skończyliście razem. I tak był świetny wyścig. Mi tam remis nie przeszkadza, a tobie? Nie, mi też nie. Patrz, Rosie, patrz, jak szybko jem jagódki. Nie tak szybko jak ja. Rosie? Tak, kicku? Nieważne, kto jest szybszy. Filip czy ja, prawda? Prawda, kicku. Nie wszystko musi być na wyścigi. Chodź, idziemy teraz spać. Zakład, że zasnę przed tobą? Zakład, że nie? Wygrałem! Skołowany Bruno.
To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bujane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę Eś? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! No, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. Dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno! Jak dobrze, że cię znalazłam! Jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego! Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, kicku! Patrzcie, co mam dla małego misia! Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny! 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go! To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. A! Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku? Każdy kwadrat to kawałek dnia. Każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to.
położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. O, gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatygę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jehej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. O, chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, ha, ha! Bruno! Mały miś, o, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódł. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku. Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc. Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto.
piracki skarb. Ahoj, majtkowie! Drogi śledzie, rozjedzie! O! Przepraszam! Ola, się spieszysz. Idziemy bawić się w piratów razem z Filipem i Olą, prawda, kicku? A idziesz z nami? Nie tym razem. Idę łowić ryby. Powodzenia! Ahoj, majtkowie! O! Cześć, dzióbku! Arr, to 100 000 beczek prochu! Pirat Ola do twoich usług, Rosji! Nie jesteś do usług, Rosji. To mój statek. Ja jestem kapitanem. Chodźcie tu wszyscy. Dzióbku, będziesz moją papugą. Jestem błękitnikiem, a nie papugą. A poza tym ja chcę być kapitanem. A czemu nie ja? Mam świetną piracką szablę. Ja chcę być kapitanem. Czy mogę być kapitanem? Wszyscy nie możecie być kapitanami. A kto powinien nim być według ciebie? Ja! Najlepiej wspinam się na maszt. Ale ja znam pirackie tańce. Ale nie umiesz tego. Ahoj, majtkowie! A co ty umiesz? No, potrafię wyrabiać przedmioty. To nie jest to zbyt pirackie. Może nie potrzebujemy kapitana? Kapitan piratów to ktoś, kto potrafi najszybciej znaleźć skarb. Ale najpierw trzeba go ukryć. Mamy szukać skarbu? Zgadłaś, Olu, ale ktoś musiałby go schować. Zajmę się tym. Co mam zrobić? Jeszcze nie, dzióbku. Rosji musi rozwiesić wskazówki i zakopać skarb. Kiedy zobaczycie flagę powiewającą w labiryncie, ruszycie w drogę. Ahoj, tam na dole! Widzę flagę! Wskazówkę! Co to jest? Chyba ciasto! Ale jakie ciasto? Wygląda jak szarlotka! Aha! Już wiem, załogo! Chodzi o miejsce, w którym rosną jabłka! Czyli sad! Aha! Widzę wskazówkę! Potrafię latać, ale nie mam skrzydeł. Lata bez skrzydeł? Przecież to niemożliwe. Chyba, że jest się huśtawką. Jasne! To huśtawki! Ha! Biegniemy do huśtawek! Kładę taśmę klejącą. Dzięki. Przekażę im wskazówkę, jak tylko tu dotrą. Cześć, Bruno. Jak tam łowienie ryb? Nie za dobrze. Wciąż bawicie się w piratów? Organizujemy z Zofią szukanie skarbu. Kto go znajdzie, będzie kapitanem piratów. Za chwilę go zakopię. Mam nadzieję, że coś złapiesz. Mam ją! Co tam jest? Nie widzę. Teraz lepiej. Dużo kółek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kółka. Co to ma znaczyć? Już wiem. Boisko. Na boisko, Olu. Dzięki, kicku. Muszę trochę odpocząć. Przepaska dzióbka!
Widzicie? Cztery kółka. O, popatrzcie! Następna wskazówka. To żywopłot. Z dziurą w środku. To proste. To labirynt. Chodźmy. O, jakie piękne ważki. Cześć. O, mój skarb. Szabla Kicka. Ale Kicka nie ma. Nikogo nie ma. O, mam ją. O, to wzgórze. A strzałka wskazuje szczyt. O, już wiem, to... Dębiak. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Tu jest taśma klejąca. Taśma? To nie jest wskazówka. Rosie kazała przekazać, że to wam pomoże. Ale wszystkie inne wskazówki wyglądały tak. Poczekaj chwilę. Na drugiej stronie kartki coś jest. To plac zabaw. I miejsce oznaczone X-em. Skarb musi być tutaj. Ahoj, majtkowie! Nic tu nie ma. Rosie! Chyba mamy mały problem. Cześć, Olu. Nie szukasz skarbu razem z innymi? A, szukam, ale nie nadążam za nimi przez moją torbę. O, a ja łowię ryby, ale nie mam dziś szczęścia. Ja za to nie mam dzisiaj szczęścia jako pirat. Czy mogę popatrzeć, jak łowisz? Oczywiście, że tak. Może przyniesiesz mi szczęście. Gdybyśmy mieli patyk, moglibyśmy go uwolnić. Ha! Albo kamień. O, może zrobię sztuczkę. Dobra robota. Uwolniłeś skarb. O nie! On ucieka. Szybko! Trzeba go złapać. Uwaga! O, chyba coś złapałem. Nie chcę patrzeć. Pewnie znowu skarpeta, co? To jest... Ojej! Złapałeś! Piracki skarb! Do 100 000 beczek prochu. Złowiłem skrzynię ze skarbami. To który z moich dzielnych piratów odnalazł skarb? To wcale nie był pirat, tylko Bruno! Dobra robota, Bruno. Ale gdzie są piraci? Co się stało z waszymi strojami? Moja szabla! O, moja przepaska! O nie, zgubiłem kapelusz! Nie martwcie się! Super! Moja szabla! Wygląda na to, że Ola jednak znalazła skarb. A skoro Ola znalazła skarb, to znaczy, że jest... Kapitanem! Ja? A, na cześć kapitana, hip hip! Hurra! A co z prawdziwym skarbem? Podzielimy się nim. Ekstra! Farby do twarzy to wspaniały piracki skarb. Dzięki, a wy po pomalowaniu się nimi... Jesteście wspaniałymi piratami. Ahoj! Cieszę się, że Ola wygrała, ale i tak chciałbym być kapitanem piratów. Żeglowałbym po oceanie i szukał skarbów. Uważaj, Kicku! Sztorm się zbliża! O! Pomocy! Przepraszam, to był tylko żart. Wiedziałem. W każdym razie, kiedy zostanę kapitanem, będę wypływał tylko wtedy, gdy morze będzie spokojniutkie. Pojawiam się i znikam.
Jesteś gotowy do regat, Kicku? Kicku? Wow, ale świetna łódka. A, dziękuję. Muszę pokonać Filipa. Patrz. Zrobiłem większy żagiel, żeby płynęła jeszcze szybciej. Cześć, Rosie. Przyszedłem wygrać regaty. Znowu. Tym razem może ci się nie udać. Kicek zrobił fantastyczną łódkę. Serio? Pokaż. To tajne. Nigdy nie pokona mojej. Ja zawsze wygrywam. Regaty zaczynają się za 2 godziny. Pójdę już przygotować metę. Cześć, Rosie. Chcesz zobaczyć moją magiczną sztuczkę? Tak, ale najpierw udekoruję dębiaka. Będzie rozdawał nagrody zwycięzcom. Jemu też mogę pokazać sztuczkę. Dębiaku, masz dobry humor. Przyjechał mój znajomy figlarz. Nikogo nie widzę. Na pewno już tutaj jest. Tak, dzióbku, na pewno. Tylko, że on ma specjalne właściwości. Założę się, że nie ma zielonego pojęcia o czarach. Chcesz zobaczyć moją sztuczkę? Czyli gdzie jest figlarz? O, tu przy mnie. Prawda, kolego? Jasne. To łaskocze. Super, to czary. Co? Dlaczego tak się patrzysz? Co? Jak on to zrobił? Figlarz to kameleon. Kameleony mogą zmieniać kolor, kiedy tylko chcą. Dzięki temu łatwo się kryją. Uwielbiam czarowanie. To nie są czary, tylko właściwości kameleonów. Ja też chcę znikać tak jak ty. Z tymi jaskrawymi piórami to będzie trudne. Nie znikniesz tak łatwo. Oczywiście, że zniknę. Poczekaj. Kicek nigdy nie zbuduje czegoś takiego jak to. Dziękuję za pomoc. To najlepsza łódka, jaką miałam. Cześć, Bruno. Cześć, Filipie. Olu, założę się, że twoja łódka jest kiepska. W zasadzie jest chyba szybsza od twojej. Chodźmy, przetestujemy ją. Muszę ją zobaczyć. Chcę się upewnić, że wygram. Gotowe. Bardzo się cieszę. O, cześć, dzióbku. Dlaczego masz na sobie krzak? Jestem przebrany, jak figlarz. No nie zupełnie. Gdy ja się schowam, nikt mnie nie widzi. O, to nie fair. Dzióbku. Regaty zaraz się zaczną. O, nie podglądaj. Gdybym mógł ją zobaczyć. Co ci się stało? Myślałem, że umiem czarować, ale kolega dębiaka potrafi znikać, a ja nie. Serio? To kameleon. Mógłby siedzieć obok ciebie, a i tak byś tego nie wiedział. Wszyscy myślą, że on jest wyjątkowy. A ja... Nie. Filipie? Wow! Psst! Figlarzu! Jestem Filip! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wyśledził. To zabawa? Nie! To bardzo ważne! Razem moglibyśmy wygrać regaty. Jestem do usług! Chodźmy! Psst.
bardzo śmieszne. No i? Jakie one są? Łódka Kicka miała coś okrągłego. Jak to się nazywa? Balon. Właśnie. A ta Oli kłapała. Znaczy, miała klapy. I co jeszcze? Nie zauważyłem, bo zająłem się super tajną misją. O, klapy i balon. Da się zrobić. Pomyślmy. Najpierw pozbędę się tego. Dzióbku? Widzisz mnie, prawda? Wiesz, ja zawsze chciałem być wyjątkowy. Przecież jesteś wyjątkowy. Ale nie, jeśli chodzi o czary. Sztuczka figlarza jest dużo lepsza od mojej. Może figlarz pomoże ci w czarowaniu. Chodź, powiem ci po drodze. Zaraz zaczną się regaty. Nie! Filipie? Czy to twoja łódka? Co się stało? Bałem się, że nie wygram, więc ją zmieniłem na to. Chyba się poddam. Musisz spróbować. To ważniejsze niż wygrana. Pewnie masz rację. Ale ja tak bardzo chciałem wygrać. Figlarzu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Dla dzióbka też. Do startu, gotowi! O nie! Dalej! Hurra! Wygrywam! O nie! Utknęła! Patrz! Wygrywamy! Teraz zatonie. Bez sensu. Filipie, patrz. Ha, znowu wygrywam. A tak jakby. O, patrzcie, złączyły się. Łódki odlatują. Złapie, Bruno. Za wysoko. Nikt ich nie dosięgnie. Dosięgnie. Goni je, dzióbku. Hurra! Zanim wręczę nagrodę zwycięzcy, chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, kto tu jest wyjątkowy. Dzióbka! Bez jego pomocy nie byłoby łódek do zakończenia regat. O, to nic takiego, naprawdę. A co do nagrody, otrzymują ją wszyscy. Hurra! Co ci się stało? Oszukiwałem. Wysłałem figlarza na przeszpiegi. Nie zasługuje na nagrodę. Oszukiwanie jest złe. Ale łódka Filipa pomogła naszym łódkom. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać. Chcemy, żeby Filip dostał nagrodę, prawda? Tak! A teraz pora na wyjątkową sztuczkę. Panie i panowie, widzicie, że kapelusz jest pusty? Abrakadabra! Ta-da! Ta-da! Nie widać mnie! Jestem Kameleo Królikiem! Gdzie się podziałeś? Tutaj! Patrz! Nie zniknąłem! Faktycznie! Rosie! Myślisz, że figlarz zna też inne sztuczki? Zapytasz go o to jutro. Jeśli go znajdziesz. Super, Filip. Podaj łapkę, Kicku.
Dasz radę dosięgnąć? Troszkę wyżej. O, tak świetnie się bawiłam, że zapomniałem, że tam jest drzewo. Mamy go! Jej! O, jest porwany. Nie martw się, kicku. Naprawimy go. Ale na przyszłość proszę uważaj na drzewa. Dobrze. Co to? Ktoś jest chyba w tarapatach. Pomocy! Pomocy! Olu, co ci jest? Mój misio! O! Nie widzę żadnego misia. Woda! Ola położyła misia na mostku, a on spadł. Plusk! Uratuj go! Ja! Nie, nie ty, mały misiu. Ty masz się nie zbliżać sam do wody. Musimy znaleźć coś, czym go wyciągniemy. No tak, łapka do latawca. Świetnie, kicku. Łatwizna. Rosie, uratowałaś go! O, dziękuję! Kicek i ja uratowaliśmy go wspólnie. To jego łapka do latawca. Czy wszystko w porządku, Olu? Słyszałem krzyk. Bohaterowie! Bohaterowie? Rosie, kicek uratowali misia. Też bym uratował. Super, Rosie! Super, kicek! Nie są bohaterami. Nawet nie są ubrani jak bohaterowie. Każdy umie uratować misia. Na przyszłość, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, poproście mnie, okej? Tada! Patrz na to! Filip, czemu masz na sobie maskę? Bo nie jestem już Filipem. Nie jesteś? Nie, jestem super Filipem. Teraz muszę tylko kogoś uratować i udowodnię wszystkim, że to ja tu jestem bohaterem, a nie Rosie. Dziś będzie dzień pełen niespodzianek. Witaj, Filipie. Gdzie tak pędzisz? Jestem super Filipem, a to mój super pojazd. Bardzo ładny. Szukam kogoś, kogo mogę uratować. Możesz mnie uratować przed nimi. Nie dają mi chwili spokoju. Chodziło mi o coś poważniejszego. Jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy. Super Filipie. Raz. Dwa. Jesteśmy. Nie odchodź za daleko, mały misiu. Nie chcę, żebyś się zgubił. Okej, haha. 7, 8. Super Filip jedzie 9, z pomocą. 10. Ha, proszę, Olu. Jeden miś uratowany. Miś nie potrzebował pomocy. On się chował. Och, nie potrzebujesz pomocy. Możesz mi pomóc znaleźć Bruna i małego misia. Wchowanego. Bohaterowie nie bawią się w chowanego. Ach, super Filip jedzie z pomocą. Pomóc wam naprawić latawiec? Już naprawiliśmy, prawda, kicku? Jak nowy. O, no prawie. Nikt mnie nie potrzebuje. Możesz mi pomóc go puszczać. O tak. Jak latawiec się znowu zaklinuje, pomogę mu go wyciągnąć. Tym razem ja będę bohaterem. Ja, super Filip. Przepraszam, kicku, ale nie ma wiatru i jest za dużo drzew. Latawiec znowu ci się gdzieś zaplącze. Oho. Super Filip leci z pomocą. Pomogę ci puszczać latawiec. Serio? Super! Po co ci wiatr, jak masz super Filipa? Pamiętaj, nie za blisko drzew, Filipie. Zaraz się w nich zaplączę. O, latawiec! Nie, znowu! Hurra! To znaczy... O nie... Pójdę po Rosie. Zdejmij go łapką do latawca. Nie potrzebujesz, Rosie.
Masz super Filipa! O, rwie się! Stop! Potrzebna nam łapka! Muszę go zdjąć, zanim Rosie tu przyjdzie. Ach, no chodź! No chodź, głupi latawiec! Śmiesznie puszczasz latawce, Filipie. Zaklinował się! Przecież to widać, dzióbek! Chyba już czas na małą sztuczkę dzióbka. Nie, nie! Ja to zrobię! To super Filip w akcji! Super Filip? Nie śmiałbyś się, gdybyś potrzebował pomocy. Super Hiper Filip. No wychodź! Już! Z czego dzióbek się śmieje? Z niczego! Cześć Filip, to ci pomoże go zdjąć. Mam go! Tada! Latawiec uratowany! Przez Super Filipa! O, cały w trzępach! Czy znów puszczałeś go za blisko drzew, kicku? W sumie to moja wina. Chciałem, żeby latawiec się zaklinował, żeby mógł go uratować i być bohaterem. To znaczy, że zrobiłeś to celowo? Tak, przepraszam, kicek. Obiecuję, że go naprawię. Beznadziejny ze mnie bohater, prawda? Rosie, Filip, widzieliście małego misia? Nie był z tobą? Nie, bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. My go znajdziemy, prawda? Jasne, sprawdzę na placu zabaw. Ty sprawdź przy huśtawkach. Nie martw się, Bruno, znajdziemy go. Mały misiu! Gdzie jesteś? Mały misiu! Och, tu go nie ma. Musimy go znaleźć. Czy jest tam? Niestety, nie. Spokojnie, Bruno. Mały miś nie zginął. Po prostu się zapodział. Mały misiu! Gdzie jesteś? O, zabawne. Ktoś jest w labiryncie. Ciekawe. Mały misiu, czy to ty? Sam. Bruno. Mały misiu. Tu. Och, maleństwo. Wiedziałem, że to ty. Filip. Bohater. Chodźmy, mały misiu. Zaprowadzę cię do reszty. Mówiłem, żeby nie szedł za daleko. O, mały miś! Był w labiryncie. Obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz sam szedł. Przepraszam. Skąd wiedziałeś, gdzie on jest? Zauważyłem zmieniające się flagi. Bardzo sprytnie. Jestem z ciebie dumna, Filipie. Dziękuję. Może od dziś powinniśmy cię nazywać Super Filip. Chyba wolę po prostu Filip. Ale dla Super Filipa mam jeszcze ostatnie zadanie. A po co mi to? Super Filip miał super pomysł, prawda, kicku? Tak! Dzięki pelerynie Filipa mam znowu świetny latawiec! Cieszę się, że nie jesteśmy jednak bohaterami. Wyobrażasz sobie cały czas ratować ludzi? Masz rację! Nigdy byś nie spała! A ty byś musiał przestać robić to, co robisz, żeby pomóc. Mówiąc o przestawaniu, przestanę po tym! Hej! Przydatna rzecz ta łapka! Bardzo sprytne, kicku. Jak złapać echo?
Kicku, czy ty też to słyszałeś? Ale co? O! Właśnie to! O! Co to takiego? Dobiega ze szczytu wzgórza. Chodź, sprawdzimy to. Nawzajem! Co ty robisz, dębiaku? Słuchajcie! Nawzajem! Śmiejesz się ze swojego echa. I to bardzo niewychowanego echa. Chodź, dzióbku, teraz ty spróbuj. Krzyknij coś. Nie mam czasu. Mój przyjaciel Maniek przylatuje na piknik. Do miłego. Tylko spokojnie. Dobrze. Dlaczego echo robi echo? Odgłosy, które wydajesz, odbijają się od drzew i gór i wracają. Dlatego słyszysz je jeszcze raz. Słuchaj. Witaj! Żegnaj! Widzisz? To samo. Chwileczkę. To bardzo śmieszne echo. Ale echo nie odpowiada. Zaraz zrobię dochodzenie. Chodź, Kicku. Gdzie się podział skuter? Jak on się dostał aż tam? Pospiesz się, Kicku. Oto znowu on. Ach, dzióbku, ty to wiesz, jak zrobić świetny piknik. Cześć, dzióbku. Sam sobie robisz piknik? Właściwie to przygotowuję go dla Mańka, mojego dobrego przyjaciela. Maniek jest cudowny. Zawsze mnie rozśmiesza swoimi dowcipami i figlami. Ha, lubię takie towarzystwo. Nawet nie myślę, że do nas dołączysz. To piknik tylko dla ptaszków. Jesteś pewien, że tyle jagód wam wystarczy? Chyba masz rację. Muszę się pospieszyć. Lada chwila to będzie. Nie chcę, żeby pomyślał, że nie jestem gościnny. Pa, dzióbku. Smacznego życzę. Pa, Filipie. Dziwne. Ruszę. O, bardzo śmieszne, Filipie. Ha, ha. Nie wydaje ci się, że Bruno jakoś inaczej wygląda? Ma okulary! Co? Witaj, Rozy. I ty, Kicku. Czy wiesz, że na twarzy masz namalowane okulary? O, to zabawne. Kiedy zaczynałem drzemkę, jeszcze ich nie miałem. Słyszałeś już to śmieszne echo? Śmieszne echo? Co to jest śmieszne echo? No dalej, Kicku. Pokaż mu. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Nie słyszałem. Gdzie jest ten Maniek? Zaczynam być głodny. Może tylko parę jagódek, żeby mi nie burczało w brzuszku, zanim przyjdzie Maniek. Rosie i Kicek. Może oni rozwiążą tajemnicę zaginionej muzyki? Witaj, Zofio. Co się stało, Olu? To mój flet. Nie chce mi zagrać. I bardzo ciężko się w niego dmucha.
Czy flet, który nie gra, nie jest po prostu patykiem? Chyba się zepsuł! Albo zablokował. Spójrz, tu chyba jest coś napisane. Ha, ha, nabrałem cię. Jakiś psotnik chyba cały czas nas dzisiaj nabiera. Najpierw był nasz skuter. Potem namalowane okulary Bruna. A teraz flet Oli. A kto jest największym psotnikiem wśród nas wszystkich? Filip! To ty jesteś echem, Filipie? Słyszę odgłos psotnego ptaszka. A ja słyszę odgłos psotnego chłopca. Chcesz nabrać tego, kto nas nabiera, Olu? Tak! Chodźmy! Gdzie jest ten maniek? Może powinienem trochę wyrównać miseczki. Maniek ma nieco za pełną. Och, to był chyba najlepszy dzień. Och, co to? Jagódki? Uwielbiam jagódki. Ła! Hej! Okej, Rozy. Teraz. O! Znowu nie trafił. To jest świetny trik, żeby przyczepić jagódki do wędki, Rozy. O! Nie ruszaj się! Okej. Spokojnie. Buu! Och, bardzo sprytne. W zasadzie muszę przyznać, że to był świetny trik. Nie taki świetny jak twój trik z echem. Jaki trik z echem? No wiesz, ten, w którym my krzyczymy... Pęczki! Tak, a ty odpowiadasz? Orzeszki. Jeśli Filip jest tu, a echo jest tam, to kto... Więc to nie byłeś ty, Filip? Pewnie, że nie. To kto to może być? Chcę złapać to echo. I chyba już wiem, jak to zrobić. Czy możesz nadal wołać do echa, dębiaku? No jasne. Nawzajem. Idźcie za echem! Nawzajem! Tam, patrzcie! To ty jesteś echem. Witam. Tak, chyba na to wychodzi. Jesteś maniek, prawda? Dziubek mi mówił, że jesteś bardzo śmieszny i miał rację. No cóż, nie umiem się powstrzymać. A nie miałeś być na pikniku u Dziubka? O nie. O, tak dobrze się bawiłem, udając echo, że zupełnie zapomniałem. Zapomniałeś o Dziubku? O, nie spodoba mu się to. O, a to lepiej już lecę. Pa! O, przepraszam za spóźnienie, Dziubku, ale jestem i to bardzo głodny. Mógłbym zjeść obie. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego rzeczywiście istniało. Co takiego, kicku? No wiesz, a coś, co powtarza te same rzeczy, co my powiemy. Masz na myśli echo? Słucham? Echo! Przepraszam, ale nie usłyszałem. Echo! Jeszcze raz? Bardzo śmieszne, kicku. Tak myślałem.